Przez trzy poprzednie części mam nadzieję, że podałem wystarczająco wiele dowodów biblijnych na właściwą chronologię biblijną, na właściwą oś czasu, a przede wszystkim na to, że pochwycenie Kościoła do nieba, a ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię to są dwa różne wydarzenia, różnie opisywane i różnie umiejscowione w czasie. Dla przypomnienia, czas ogrodu Eden, później następuje czas prawa, czas mojżeszowy, który kończy się krzyżem, kończy się Ewangelią, kończy się zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Następnie mamy czas, w którym żyjemy, czas łaski, czas pogan. Po tym czasie nastąpi pochwycenie Kościoła. Tuż po pochwyceniu Kościoła nastąpi ucisk. Na koniec ucisku nastąpi ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i ustanowienie tysiącletniego królestwa. I dopiero nastąpi koniec. Jeszcze między tysiącletnim królestwem a uciskiem trzeba wspomnieć o bitwie, którą też będziemy omawiać na tych spotkaniach. I mam nadzieję, że jasne jest, że nie mam chęci ani zamiaru wykłócać się o tą chronologię biblijną. Tak wierzę, tak rozumiem Pismo Święte, tak jestem przekonany, dlatego tak nauczam. Natomiast nie uważam, że jest to sprawa, która definiuje czyjeś zbawienie. Jeśli ktoś wierzy, że pochwycenie Kościoła nastąpi w połowie ucisku albo na koniec ucisku, ja bym z tego powodu nikomu zbawienia nie odbierał, ani prawa do mówienia, że jest człowiekiem zbawionym, mu nie zabierał. Gorzej, jeśli on ma taką postawę, to wtedy postawa tego serca może wzbudzić znak zapytania. Przede wszystkim kluczowym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać w sprawie pochwycenia Kościoła, nie jest pytanie co do kolejności wydarzeń, tylko kluczowym pytaniem, które powinniśmy sobie zadawać, to jest kto zostanie, a kto zostanie zabrany. To jest kluczowe pytanie i to jest najważniejsza odpowiedź. Kto zostanie tutaj, a kto zostanie zabrany w czasie pochwycenia do Jezusa Chrystusa. I to jest jakby klucz. No i Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, że wśród ludzi mieniących się być ludźmi wierzącymi, wśród ludzi mieniących się być Kościołem, będą ludzie, którzy tutaj zostaną i będą tacy, którzy będą pochwyceni. Inaczej mówiąc, będą prawdziwi chrześcijanie, no i będą ci, którzy z tych czy innych powodów tymi prawdziwymi chrześcijanami nie są. Niekoniecznie jest to ich wina w takim sensie, że nie wszyscy kłamią, tylko niektórzy zostali okłamani. To też będziemy starali się rozważyć. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 37 werset. I czytamy tutaj takie słowa. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że oddam mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swoich podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, i surowo go ukaże. Wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. No myślę, że ten tekst nie pozostawia żadnych złudzeń. Dokładnie tak będzie. Część ludzi, którzy zasilają szeroko pojęte kościoły, szeroko pojęte chrześcijaństwo, będzie zabranych, część będzie pozostawionych. Mało tego, jest tutaj wyraźna wskazówka, że im trwa ten stan do przyjścia Pana dłużej, tym częściej dochodzi do takiej sytuacji, że jedni są zajęci
pracą na rzecz Królestwa Bożego i wykonują tą pracę dobrze. I jakby Jezus jest zadowolony z tych swoich sług, ale część jakby, gdy to się przesuwa, zaczyna się nad tym wszystkim zastanawiać. Zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens, czy warto się tak poświęcać, czy warto tak walczyć, czy warto to wszystko robić. Ostatecznie zaczyna, tu jest użyte sformułowanie, bić swoich podwładnych. Ja myślę, że tu chodzi o takie manipulowanie jakby braćmi i siostrami. Zaczyna, przestaje żyć świętym życiem. Jest tutaj napisane, że je i pije z pijakami. No, to jest chyba jasny dowód na brak świętego życia. I jest tutaj napisane, że gdy przyjdzie Pan, to takiego sługę z całą pewnością ukaże. I zobaczcie, wyznaczy mu dział wśród obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wcale nie jestem przekonany, a nawet jestem przekonany, że dokładnie jest odwrotnie, że tutaj, teraz bardzo zakręciłem zdanie, inaczej. Tu wcale nie jest napisane, że on ich pozbawi zbawienia. Tu jest napisane, że on ich zostawi, tak jak tych obłudników. Tak jak tych, którzy zbawieni nie są. Zobaczcie, wyznaczy mu dział wśród obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wcale tu nie jest napisane, że wprowadzi tego kogoś do miejsca płaczu i zgrzytania zębami. Wiem, że tak nazywa Jezus piekło. I zauważcie, że w 48 wersecie nadal Chrystus tych ludzi nazywa jak? Swoimi sługami. Więc on im nie zabrał tego, że są sługami. W moim zrozumieniu niekoniecznie trzeba to tak rozumieć, że zabrał im zbawienie, tylko wyznaczył im dział podczas tego porwania, które tu jest opisane, z tymi wszystkimi, którzy tutaj zostaną. I będzie tutaj płacz i zgrzytanie zębami, dlatego że zacznie się wielki ucisk. Czy to jest jasne? Tak? To lecimy dalej. No i właśnie, powstaje pytanie, no to co zrobić, żeby zostać zabranym, a co robić, żeby zostać pozostawionym? Jeśli ktoś ma taką ochotę, tu trochę się uśmiecham, zawsze to powtarzam przy takich dyskusjach, ktoś się upiera bardzo, że zostanie na wielki ucisk. Ja osobiście wierzę, że mój Bóg i Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym, jest Bogiem, który słucha, co my do Niego mówimy i jak ktoś bardzo będzie prosił, że chce tutaj zostać, może się okazać, że Bóg spełni jego życzenie. Ja nie zamierzam tutaj zostać. No więc właśnie, więc jak żyć, co robić, jak funkcjonować, żeby uniknąć tej sytuacji, że jesteśmy wśród tych pozostawionych, żeby uniknąć sytuacji, kiedy Jezus Chrystus nazwie nas tymi złymi sługami, tymi, którzy nie doczekali Jego przyjścia. Myślę, że przypowieść, którą będziemy rozważać, już nam się pcha na usta. No i właśnie, od tej przypowieści zaczniemy. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus Chrystus w przypowieściach opisuje Królestwo Boże, on zawsze używa takiego sformułowania: Królestwo Boże jest podobne. Jest podobne. Czas teraźniejszy, w ogóle w oryginale w Grece, czas teraźniejszy dokonany. Królestwo Boże jest podobne. Przy tej przypowieści, którą będziemy teraz rozważać, czyli o pannach, Chrystus mówi zupełnie inne słowa. Chrystus mówi tak, wtedy Królestwo Boże będzie przypominać. Jest całkowita zmiana czasu. Królestwo Boże jest podobne na przykład do kupca, który zakupił drogocenną perłę. Jest, tak? W tym przypadku Jezus Chrystus mówi, wtedy Królestwo Boże będzie przypominać. No i tak zaczyna tą przypowieść. Wtedy, to jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział od pierwszego wersetu. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie razem do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte.
Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Kilka uwag. W tradycji Izraela było takie coś, że kiedy dwoje ludzi brało ślub, oczywiście kobieta i mężczyzna, to był taki zwyczaj, że panna przychodziła, oblubieniec przychodził po swoją pannę do jej domu i jakby szli na ten swój ślub, a ona miała obowiązek wystawić w oknie świecę. No miała się palić świeca. I teraz nie wiem, czy to się wydarzyło, ale gdyby się tak wydarzyło, że ona zapomniała, to do ślubu by nie doszło. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że to nie była jego żona. Ona dopiero jego żoną miała się stać. To nie była jego oblubienica. To była panna, do której on szedł i za chwilę mieli stać się małżeństwem. Tak, jeszcze nie byli tym małżeństwem. Byli pewnie narzeczeństwem, ale nie byli jeszcze małżeństwem. To jest niezwykle istotne w tej przypowieści, bo Chrystus oczywiście był świadomy tej tradycji. Słuchacze Jezusa Chrystusa również byli tego świadomi. I dla nich to było oczywiste, że te 10 czekających panien to nie jest oblubienica. To jest potencjalny kandydat na oblubienicę. To są narzeczone. Ale to jeszcze nie jest oblubienica, dlatego że nie doszło jeszcze do wesela. On dopiero po nią szedł. Tak? On oczywiście to jest widźmie mnogiej, ale on dopiero po nie szedł. One jeszcze nie były jego oblubienicą. I mamy tutaj 5 kandydatek na oblubienicę mądrych i 5 kandydatek na oblubienicę, użyję sformułowania biblijnego, bezmyślnych. To znaczy takie, które nie myślały. I mamy tu oczywiście symbol oliwę, że powinny i lampę, że powinny tą lampę napełnić oliwą. Otóż lampa to w moim zrozumieniu i w szerokim spojrzeniu na Pismo Święte, to jakby ty i ja, kiedy się upamiętamy. Czyli mamy jakby, jesteśmy kandydatami do Królestwa Bożego. Jesteśmy kandydatami do tego, żeby stać się oblubienicą Jezusa Chrystusa. Oliwa natomiast to oczywiście Duch Święty. I teraz moim i twoim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby ten Duch Święty znalazł się w tej oliwie. Wtedy z całą pewnością do zaślubin dojdzie. Jeśli tego nie zrobisz, no to okazuje się, że nigdy oblubienicą nie będzie. Zobaczcie, że nie wystarczy, to jest to wyraźnie pokazane, być w otoczeniu ludzi pełnych Ducha Świętego, tylko trzeba tego Ducha Świętego w sobie mieć. Nie da się części tego Ducha Świętego wziąć, to jest niezwykle cenna uwaga. Jak się komuś wydaje, że przestał chodzić do kościoła rzymskokatolickiego, zaczął chodzić do kościoła protestanckiego i na podstawie tego stał się oblubienicą Jezusa Chrystusa, no to czas najwyższy wyprowadzić go z błędu. Na podstawie tego jesteś dobrą lampą. Masz możliwość przyjęcia Ducha Świętego. Prawdopodobnie słyszysz uczciwe i prawdziwe doktryny na ten temat. Natomiast to ty musisz zabiegać, żeby ten Duch Święty w tobie zamieszkał. I dopiero to jest gwarancją zaślubin z Jezusem Chrystusem. Kolejna taka jakby istotna tutaj informacja, że zobaczcie, że to się kończy mocno. W sensie tam nie ma już jakby odwrotu, tak? Drzwi zostały zamknięte. Więc będzie taki moment, kiedy to po prostu nastąpi, kiedy to się wydarzy, kiedy ten oblubieniec po tą swoją oblubienicę, po tą swoją przyszłą oblubienicę przyjdzie i tych, którzy mają Ducha Świętego, zabierze, a tych, którzy tego Ducha Świętego nie mają, zabije, zniszczy, zdewastuje, tak czytamy? Nie, zamknie przed nimi drzwi, nie zabierze ich. A to jest właśnie przypowieść o pochwyceniu. Tu nie jest napisane, że on zniszczył te panny. Tu nie jest napisane, że one już w tym zrozumieniu były bez odwrotu. To jest niezwykle istotne, bo zawsze się pojawia pytanie, czy po pochwyceniu Kościoła będzie możliwość nawrócenia się do Jezusa Chrystusa. Tu nie jest napisane, że to wszystko się nie może wydarzyć. Tu jest napisane, że na ten czas zostały zamknięte drzwi. Odbyło się wesele. I Biblia o tym mówi. Pewnego dnia odbędzie się wesele baranka. Drzwi zostaną zamknięte. Ale to jeszcze nie oznacza, że ci, którzy na to wesele się nie dostali, już nie mają żadnych szans, ale o tym będziemy jeszcze
szeroko mówić. Natomiast to, co jest niezwykle ważne, panny nie są kościołem. Panny nie są oblubienicą. Panny to panny. Dopiero panny, które weszły na ślub i wzięły ślub i odbyło się wesele baranka, są oblubienicą Jezusa Chrystusa. I teraz jakby idąc wprost, no będzie taki dzień, kiedy okaże się, kto jest oblubienicą, a kto tą oblubienicą nie jest. I to nie będzie dzień, w którym będą jakieś zasady kościelne ogłoszone. To nie będzie dzień jakichś statystyk. To będzie dzień pochwycenia. Po prostu część ludzi zostanie, a część będzie pochwycona. Kościół zostanie zabrany. Ci, którym się wydaje, że są kościołem, nie zostaną zabrani. I co najgorsze, a może najlepsze, w zależności po której stronie stoimy, drzwi zostaną zamknięte. Dlatego niespecjalnie trzeba się przejmować tym, że ktoś coś złego robi w kościele. Pewnego dnia drzwi zostaną zamknięte. Przejmować się trzeba tym, czy ja wszystko robię tak, jak powinienem robić, bo pewnego dnia drzwi po prostu zostaną zamknięte. Ta historia się pewnego dnia wydarzy. I to będzie dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy. W sensie, takie jest moje zrozumienie i później przedstawię na to wersety, że może być tak, że ja nie skończę mówić. I część z was będzie pochwycona, część z was będzie zostawiona. Na całe szczęście nie ja będę decydował o tym, kto zostanie, a kto nie, bo mam swoje preferencje. Mogłyby one się okazać niesprawiedliwe. Tak, dokładnie jednym z ważnych aspektów byłaby broda. Dlatego, że Biblia wiele mówi o osobach bez brody. Nazywa je kobietami i dziećmi. Teraz się naraziłem moim braciom bez brody. Jak zobaczcie, jak łatwo takie rzeczy jakby zrobić, a to był tylko żart. Natomiast Chrystus zna nasze serca i On na podstawie naszych serc będzie oceniał, kto będzie pochwycony, a kto będzie zostawiony. I jestem też przekonany, że Jezus Chrystus nie będzie pytał o denominację. I nie będzie pytał o wiele rzeczy, które nam się wydaje, że zapytać powinien. Ale to nie jest koniec tego rozdziału i to nie jest koniec mowy Jezusa Chrystusa o tych czasach i o tym, jak to będzie, bo czytamy dalej o... Przeczytajmy najpierw. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Znowu, będzie wtedy, czyli kiedy to nadejdzie, w przeciwieństwie do Królestwa Bożego, które nadeszło, o czym Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest jak. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: panie, powierzyłeś mi 5 talentów. Proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to: wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział: wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan powiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Więc tak, z pierwszej strony, kiedy Jezus mówi o oblubienicy i o pannach, mówi o tym, by
patrzeć na swoje zbawienie, patrzeć na swoje święte życie, zabezpieczyć to, żeby Duch Święty we mnie mieszkał. Nie tyle się przejmować tym, co się dzieje wokół mnie, ale skupić się na takim indywidualnym byciu z Jezusem Chrystusem. Zrozumieć, że to nie chodzi o zmianę Kościoła, tylko trzeba się spotkać z Chrystusem i to z Chrystusem, który uratował mi życie. A to zapewnia mi ten olej w lampie, który nigdy nie spłonie. Bo jeśli komuś Chrystus uratował życie, jeśli ktoś poznał moc zmartwychwstałego Chrystusa, to cała reszta jest tego wypadkową, czyli te moralne i doktrynalne poukładanie jest tylko tego wypadkową. Jest to przy pannach, ale tutaj Jezus mówi też o drugiej stronie medalu. Jakby w moim odczuciu ten trzeci sługa, ten, którego Chrystus nazywa nieużytecznym sługą, to sługa, który wszedł w taką fałszywą pokorę. Tak? Rozumcie mnie, bo jest pokora i jest fałszywa pokora. Jezus Chrystus nie wymaga od ciebie i ode mnie fałszywej pokory. Jezus Chrystus wymaga ode mnie i od ciebie, żebyśmy robili to, co On nam zlecił, najlepiej jak potrafimy. I zestawia nam trzy przypadki. Zestawia nam komuś, komu powierzył wiele i żądał od niego wiele. Komuś, komu powierzył mniej i żądał od niego trochę mniej. I komuś, komu powierzył mało, a ten ktoś jeszcze się zasłaniał w moim zrozumieniu fałszywą pokorą i zakopał ten talent. No i Jezus Chrystus nazywa go nieużytecznym sługą. I teraz o co chodzi? To chodzi o te wszystkie sformułowania, wiecie, wiara jest moją sprawą prywatną. Nie, Bóg nie ma oczekiwań, że twoja wiara będzie sprawą prywatną. Bóg ma oczekiwania względem swojego Kościoła, że twoja wiara będzie wiarą publiczną. Że będziesz z dachów ogłaszał to, co Chrystus ci szepcze do ucha. Tak? Taki mamy chociażby fragment, że będziesz solą i światłem, że będziesz, jak czytamy w listach, że będziesz w miejsce Chrystusa stał i nawoływał, by ludzie pojednali się z Bogiem. Za tą fałszywą pokorą jest niebezpieczeństwo, dlatego że tak naprawdę fałszywa pokora to pycha. Dlatego że fałszywa pokora brzmi tak: ja nie potrafię, ja nie umiem, ja się nie nadaję, ja tego nie zrobię. I cały problem w wyrazie ja. Dlatego to jest pycha. Fałszywa pokora jest pychą. Bo tam znowu ja. Bo oczywiście ty się nie nadajesz, ale Chrystus w tobie się nadaje. I tamci poprzedni jakby słudzy to zrozumieli. Zobaczcie, oni mówią, że pomnożyli ten talent i Jezus Chrystus o nich się wypowiada bardzo dobrze. Mówi: wspaniale, drogi i dobry sługo. My nie możemy jako Kościół zapominać, jeżeli chcemy być pochwyceni, jeżeli chcemy, żeby Pan był z nas dumny, nie możemy zapominać, że my jesteśmy reprezentantami Boga na ziemi. Słowo Boże nie bez kozeria, to jest rzadko tłumaczony fragment Słowa Bożego, nazywa nas rodem królewskim i kapłańskim. A teraz, jeżeli my jesteśmy z rodu kapłańskiego, czyli mamy obowiązki kapłańskie wynikające z przynależności do rodu kapłańskiego, to oznacza, może inaczej, kapłan to ktoś w Starym Przymierzu. Ja teraz nie mówię o współczesnych kapłanach, bo czas kapłanów się skończył, ale według Biblii. Kapłan to ktoś, kto reprezentuje Boga przed ludem i lud reprezentuje przed Bogiem. Tak to czytamy w Starym Przymierzu. Byli w Starym Przymierzu kapłani, ich obowiązkiem było reprezentować lud Izraela przed Bogiem i Boga reprezentować przed ludem Izraela również w różnych ceremoniach. Mówimy o Starym Przymierzu. A więc jeśli ja i ty należymy do rodu kapłańskiego i jesteśmy kapłanami w tym zrozumieniu, w powszechnym kapłaństwie, to znaczy, że moim i twoim obowiązkiem jest reprezentować Boga przed ludźmi i ludzi reprezentować przed Bogiem. To pierwsze robimy w ten sposób, czyli reprezentujemy Boga przed ludźmi, że naśladujemy Chrystusa.
że Jego uczniami jesteśmy, że mamy się zachowywać tak jak On. No oczywiście, żeby zachowywać się tak jak On, muszę wiedzieć, jak On by się zachował. Żeby wiedzieć, jak On by się zachował, muszę czytać Słowo Boże i spędzać z Duchem Świętym czas. To powoduje, że zaczynam rozumieć, jak Jezus Chrystus by się zachował. Kiedy wiem, jak by się zachował, mogę się zachować tak samo, a przynajmniej starać się tak zachować. Więc to w tą stronę. Teraz z drugą stronę. Reprezentujemy ten lud przed Panem Bogiem. Co to oznacza? Ano na przykład modlimy się o niezbawionych ludzi. A na przykład błagamy naszego Boga, żeby Duchem Świętym przedarł się przez niewiarę, przedarł się przez to wszystko, co się dzieje w sercach ludzi niewierzących. Stawiamy się jak gdyby za tych ludzi przed Panem Bogiem, tylko w tym zrozumieniu stawiania się, żeby była jasność. Ale to jest nasza powinność. To są również talenty, które nam dał Bóg. Bardzo często tak jest, że Bóg kogoś wybiera z domu, powołuje go do życia wiecznego, dotyka jego serca, przemienia go Duchem Świętym, a potem normalnie oczekuje, że ten ktoś będzie reprezentował go w domu i tych niewierzących będzie reprezentował przed nim. I w ten sposób zbawi cały swój dom od cała zagwozdka. Jeśli ktoś ma problem z tym, że ja powiedziałem, że człowiek zbawi, apostoł Paweł pisze do młodego Tymoteusza, no nie zgadniecie pewnie, że to mój ulubiony duszpasterz z Biblii, i pisze mu tak, tak czyniąc zbawisz siebie i wielu. Więc tak, my mamy mnożyć te talenty. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w tych dwóch dobrych sługach nie było pychy. To też nie chodzi o to, że mamy być pyszni. Mamy po prostu harować. Ciężko i mocno pracować. Oczywiście tam, gdzie potrafimy, mamy to robić. Tam, gdzie nie domagamy, mamy to robić z mocą Chrystusa. Bardzo wiele jesteśmy w stanie zrobić w Jego imieniu, niekoniecznie przez Jego imię. Są rzeczy, których nie możemy zrobić w Jego imieniu inaczej, jak przez Jego imię. To jest jakby, ale to jest osobny wykład. I tam mamy pracować, co nie znaczy, że mamy być pyszni, żeby była jasność. Ci ludzie nie byli pyszni, tylko ciężko pracowali, ale znali swoją wartość. Dlatego, że nie bez kozery tutaj jest mowa o bankierach i o tych, jakby zobaczcie konstrukcję tych talentów, zresztą talent jest, to nie jest talent, który my rozumiemy w języku polskim, czyli mam talent do malowania, tylko to są środki finansowe. I teraz jakby o co chodzi? No, jeżeli ty nie masz odpowiedniego stosunku do siebie, to ty będziesz bezużyteczny. W sensie ty musisz wiedzieć, na co cię stać, żeby coś zrobić. I pomiędzy pychą, fałszywą pokorą jest jeszcze ten środek, czyli właściwe zdanie o samym sobie. Zresztą Bóg o tym bardzo wyraźnie mówi w przykazaniach miłości, w najważniejszych przykazaniach. Pierwsze przykazanie, najważniejsze, będziesz kochał Boga swego całym swoim sercem, całym swoją duszą, całym swoim umysłem. Amen? I drugie, nie mniejsze, będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Nie jesteś w stanie kochać bliźniego swego, póki siebie nie kochasz. We właściwym zrozumieniu. Idąc dalej tym tropem, nie będziesz kochał Pana Boga, póki siebie nie pokochasz i nie zrozumiesz, że pomiędzy pychą a fałszywą pokorą jest jeszcze właściwy środek, który nie jest ani pysznie, ani fałszywie pokorny. Oczywiście wszyscy, idąc przez życie, uczymy się balansować pomiędzy tymi wartościami. I znowu, to nie jest koniec tego rozdziału. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustanowi po swojej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie, wyróżnieni przez mego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie.
Sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i Ci nie usłużyliśmy? Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. I tu już nie ma mowy o jeszcze jednej szansie. Tu już jest napisane wprost, że ci drudzy z tego przykładu pójdą na wieczną karę. A ci pierwsi, sprawiedliwi, jak ich tutaj Słowo Boże nazywa, wkroczą w życie wieczne. I teraz o co chodzi? Ano o nic innego nie chodzi, jak o to, co Jakub pisze w swoim liście. Wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli za twoją wiarą nie idą konkretne uczynki, nie łudź się, że będziesz pochwycony. Nie łudź się, że będziesz oszczędzony przed wielkim uciskiem i co najgorsze, nie łudź się, że jesteś zbawiony. Nie można być zbawionym i diametralnie nie mieć zmienionego swojego serca. A więc jeśli nie potrafimy kogoś nakarmić, jeśli nie potrafimy kogoś ubrać, jeśli nie potrafimy się nad kimś zmiłować, jeśli nie potrafimy tego wszystkiego, z całą pewnością nasze serce jest jeszcze nieprzemienione. Czasem to jest proces, ale ten proces musi być bardzo, bardzo wyraźny i musimy wydawać owoce. Wiara bez uczynków jest martwa. Oczywiście uczynki nas nie zbawiają, ale zbawienie skutkuje uczynkami podobającemu się Panu Bogu. Jezus Chrystus z tymi ludźmi nie dyskutuje. On stwierdza fakt. Ponieważ tego nie robiliście i to było widoczne, że wy tego nie robicie, nie należycie do mnie. Nie jesteście moimi sługami. Więc jakby zobaczcie, trzy takie polecenia na wstępie do uczniów Pana Jezusa. Pierwsze, zabiegaj o Ducha Świętego. Nie skupiaj się na tym, kto jest zbawiony, tylko skup się na tym, żebyś ty był zbawiony. Mam na myśli teraz przypowieść o pannach. Drugie polecenie, jeśli jesteś zbawiony i jeśli potrafisz coś zrobić na niwie pańskiej, to zacznij to robić, bo Bóg tego od ciebie oczekuje. W Królestwie Bożym nie ma miejsca dla leni. Tam się lenie nie ostają. Jeśli masz jakiś talent w teraz w zrozumieniu, coś potrafisz zrobić, to mnóż. I pracuj ciężko nad tym, bo tak ci, którzy jakby obracają pieniędzmi, wiedzą, że na tym to polega. Ciężko pracuję i obracam tym, co mam, a to powoduje, że mam coraz więcej we właściwym znaczeniu tych słów. I trzecia sytuacja, nie chodzi o to, znaczy trzecia jakby wartość, nie chodzi o to, żebyś ty nie wiadomo co zrobił i nie wiadomo ile krajów za sobą pociągnął i na Wembley głosił i tak dalej, tylko chodzi o to, żebyś ty tych najmniejszych w Królestwie Bożym zaczął karmić, ubierać, odwiedzać i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jest szansa, że zaczniesz robić dużo większe rzeczy. Ale to nie wszystko. Słowo Boże mówi jeszcze o kilku rzeczach. Ja powiedziałem, że dzisiaj być może jest najważniejszy wykład z czasów końca, dlatego że ten wykład brzmi, co zrobić, żeby zostać pochwyconym, a czego nie robić, żeby tu przypadkiem nie pozostać. Otóż Słowo Boże w Psalmie 15, w pierwszym wersecie mówi tak. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Dwa wykłady temu tłumaczyłem święta żydowskie, w tym święto namiotów. Jeżeli ktoś pamięta, to pamięta, że święto namiotów ma wiele wspólnego z pochwyceniem. Jeśli ktoś nie pamięta, można to zobaczyć na YouTubie. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twojej świętej górze? Ten, kto żyje nienagannie.
postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swoim językiem, nie wyrządza zła bliźniemu, nie ubliża sąsiadowi. A więc jeśli chcesz zostać pochwycony i nie chcesz tu pozostać, to musisz się stać krzewicielem Ewangelii, a nie oskarżycielem. Dlatego, że oskarżyciel już w Piśmie Świętym jest ustanowiony. Oskarżyciel ludzi już w Piśmie Świętym jasno i wyraźnie jest ustanowiony i naprawdę nie chcesz mieć nic z nim wspólnego. Biblia nazywa tego kogoś diabłem, szatanem, wężem pradawnym. My mamy krzewić Ewangelię, a nie oskarżać innych ludzi. I teraz co mam na myśli? Jest ogromna różnica powiedzieć komuś, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i dzięki Niemu masz prawo wołać do Boga Abba Ojcze, a Bóg Cię słyszy i to jest ta właściwa, to jest krzewienie Ewangelii, a jest różnica podejść do kogoś i powiedzieć mu tak, jesteś martwym bałwochwalcą. Obrzydliwy jesteś po prostu w tym, co robisz. Rozumiecie? To jest ta różnica. Jedno to jest oskarżenie, drugie to jest krzewienie Ewangelii. Zawsze to podaję na przykładzie małego dziecka i rodzica i tym razem też to podam, bo to nawet ludzie niewierzący wiedzą. Jeśli postawimy tu małe dziecko i będziemy do niego mówić, jesteś głupi, jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz, znowu przyniosłeś dwóje, znowu mi przyniosłeś wstyd, ja ci to gwarantuję, bo Słowo Boże mnie tak uczy, a doświadczenie mnie przekonuje, że to dziecko prędzej czy później dokładnie się takie stanie. I raczej piątek do domu przynosić nie będzie. Ono w to uwierzy. I ty tymi oskarżeniami spowoduje, że to się stanie prawdą w jego życiu. Ale jeśli postawimy te same dziecko w tej samej sytuacji, z tą samą lufą i z tym samym niegrzecznym zachowaniem i powiemy mu, stać cię na więcej, możesz się trochę więcej pouczyć i będziesz przynosił same piątki. Przecież potrafisz przynieść mi dumę. Rozumiecie? Przekaz jest ten sam, to samo chcę od tego dziecka, ale w pierwszym przypadku jestem oskarżycielem, w drugim przypadku jestem krzewicielem Królestwa Bożego. Nie sprawdzałem tego, ale znam ludzi, którzy to sprawdzili. Podobno działa to wszędzie i zawsze, nawet wśród roślin. Ja osobiście tego nie sprawdzałem, ale znam dwie osoby, które to spraktykowały w domu i mówiły do roślin słowa błogosławieństwa i krzewiły dobre rzeczy i te rośliny lepiej rosły niż te, które uschły tylko dlatego, że wypowiadano nad nimi przekleństwa. Mówię, nie sprawdziłem tego, ale osoby, które mi to pokazały, te doniczki, znam je i wiem, że nie kłamią. Więc śmiem twierdzić, ja po prostu nie mam czasu na to. Więc śmiem twierdzić, że to naprawdę działa. Zresztą Biblia o tym mówi. A więc jeśli chcesz tu pozostać, to oskarżaj dalej. I wynoś się nad innych. I bombarduj, zwłaszcza tych katolików, bo to jest temat numer jeden zawsze przy tych okazjach. Zwłaszcza ich obrażaj, oskarżaj i zobaczysz, jak razem z nimi tutaj zostaniesz, z tymi, którzy jakby niewłaściwie podchodzą do wiary i do Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz zostać zabrany, zachowuj się jak Jezus Chrystus, krzew Ewangelię. I jakby jeszcze jedna informacja, o której mówi Biblia. Jeśli chcesz być zabrany, uwaga, musisz być częścią Kościoła. Jeśli jesteś częścią Kościoła, uwaga, będziesz należał do jakiegoś Kościoła. W sensie lokalnego, w sensie zboru. To może być Kościół domowy, to może być dwóch, trzech ludzi, to może być twój dom, ale gdzieś będziesz należał, gdzieś będziesz się rozwijał. Efezjan 4 rozdział. Zachęcam was zatem, ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Zobaczcie, w liczbie pojedynczej występuje tu tylko Bóg. My występujemy w liczbie mnogiej. Dlatego, że chrześcijaństwo to nie ja i Bóg. Chrześcijaństwo to nie ty i Bóg. Tylko chrześcijaństwo to my i Bóg. Liczba mnoga, my. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo w pojedynkę. Jedyna osoba, która występuje w liczbie pojedynczej, kiedy mówimy o szeroko pojętej wierze w Piśmie Świętym, to Bóg.
my zawsze występujemy w liczbie mnogiej jako my. Więc my i Bóg. I moglibyśmy ten cały Efezjan 4 jakby przerobić, ale końcówka jest niezwykle istotna. Oczywiście tam jest mowa o pewnych 5 urzędach w Kościele, ale chodzi mi o końcówkę. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. I osobiście uważam na podstawie Słowa Bożego, że nie ma możliwości bycia jak Chrystus, jeśli nie rozumiesz, że tylko liczba mnoga jest liczbą pożądaną w chrześcijaństwie. Jeśli nie rozwijasz się w chrześcijaństwie w liczbie mnogiej, jeśli nie rozumiemy, że my i Bóg to chrześcijaństwo, a nie ja i Bóg to chrześcijaństwo, to nigdy nie będziesz przypominał Jezusa Chrystusa. Dlatego, że nie nauczysz się pewnych rzeczy sam. Bez udziału pozostałych osób. Więc kolejne dwie rzeczy. Po pierwsze, nie możemy być oskarżycielami, tylko musimy być krzewicielami Ewangelii. Po drugie, musimy coraz bardziej przypominać Chrystusa. Przypominać Chrystusa da się tylko i wyłącznie będąc w społeczności ludzi wierzących i nawzajem starających się żyć świętym życiem i pilnującym jeden drugiego. No ale dobra, następuje dzień pochwycenia w końcu, po 3,5 wykładach, następuje dzień pochwycenia, rozpoczyna się wielki ucisk, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest ważne, wielki ucisk rozpocznie się natychmiast po pochwyceniu Kościoła w moim zrozumieniu i tak prowadzę te wykłady, skończy się czas łaski i zacznie się czas powrotu Bożego wzroku do Izraela. Co chwilę się zatrzymamy. Teraz jest czas łaski, czas pogan. Pewnego dnia nawróci się ostatni poganin. To się po prostu wydarzy. Ja nie mam na myśli tego, bo ktoś to tak kiedyś zrozumiał, nie mam na myśli tego, że Bóg wymyślił sobie na przykład 1,251,123 osoby, tylko mam na myśli, że nastąpi taki chwila, taki moment nastąpi, w którym to po raz ostatni ktoś uwierzy w Jezusa Chrystusa i po prostu nastąpi koniec czasu łaski. Ale nie z powodu liczby, tylko z powodu tego, że Bóg zakończy czas łaski. Zrozumieliście mnie? Bo nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że jest liczba do nawrócenia ludzi, a ktoś tak kiedyś zrozumiał te moje stwierdzenie, że pewnego dnia nawróci się ostatni poganin. Więc jak już dobrze to rozumiemy, to pewnego dnia nawróci się ostatni poganin. Skończy się czas łaski. Nastąpi pochwycenie Kościoła. On się nawróci i nastąpi pochwycenie Kościoła. Rozpocznie się tutaj wielki ucisk. I skończy się czas, kiedy to tak działa, jak działa. Czyli wyznaj swoimi ustami Jezusa Chrystusa i uwierz w swoim sercu, a zbawiony będziesz. Dlatego, że już nie będzie co wyznawać i nie będzie w co wierzyć, bo pewne rzeczy się staną faktem, a nie wiarą. Tak? Rozumiecie? To już się wydarzy. Kościół zostanie pochwycony. Tego się nie będzie dało przeoczyć. Wszyscy będą wiedzieć, że to się wydarzyło. Oczywiście będzie przeróżna narracja. W moim zrozumieniu będzie narracja, że ich porwała kosmici ich porwali, że w Wuhan wynaleziono super tajną broń i ona wybiła i poznikała tych ludzi. Trochę się śmieję, ale wiecie, o co mi chodzi. Uważam, że pewne przygotowania do takiej narracji są na naszych oczach i nie mam teraz myśli koronawirusa, chociaż o tym jeszcze dzisiaj wspomnę coś. I teraz Boży wzrok z powrotem zostanie skierowany z pogan na swój naród wybrany, o czym bardzo dosadnie mówi list do Rzymian, ale jakby, żeby była
uczciwa kolejność. Księga Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha łaski i błagania o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, tak jak gorzko opłakuje się pierworodnego. Zachariasza, 12 rozdział. I teraz tam jest jakby, kiedy wdrożysz się w ten rozdział i zobaczysz, że mowa jest o tym, że cały Izrael zrozumie, co się wydarzyło. To będzie wielkie przebudzenie Izraela, ale nie mam na myśli tego, że pojedynczy Żyd uzna Jezusa za swojego Mesjasza, bo to się już dzieje i nawet już tacy ważni Żydzi dochodzą do wniosku, że mam na myśli rabiw, dochodzą do wniosku, że ten Chrystus historyczny to był Mesjasz i myśmy tutaj nawywijali, tylko Słowo Boże uczy, że cały naród, wszyscy oni będą mieć zdjęte zasłony z oczu. Oni natychmiast rozpoznają, co się wydarzyło. Wróci do nich Boży wzrok. To Bóg im odsłoni oczy, tak jak nam odsłania oczy i uszy na głos Ewangelii. Bo jakby ludzie nie przyjmują dlatego, że mają zaślepki. I Bóg te zaślepki usunie. Ale kiedy się to stanie? List do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset, stąd chronologia tych wydarzeń. Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela, potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. Mówiłem, ostatni pogan się nawróci. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Zgodnie ze słowami z Syjonu przyjdzie wybawca i usunie bezbożność Jakuba. I czemu to jest ważne, że musi być ta kolejność i najpierw się skończy czas łaski, skończy się czas pogan, później cały Izrael dostrzeże, co się wydarzyło i jakby w moim zrozumieniu, o tym będziemy osobno mówić, te panny, które zostaną, o czym dzisiaj wspomniałem, drzwi zostaną zamknięte, one zostaną bez Ducha Świętego. Duch Święty zostanie zabrany razem z Kościołem. To jeszcze będę dzisiaj ze Słowa Bożego cytował. I teraz jaka będzie możliwość dla tych panien? No będzie można być Izraelem, w sensie prozelitą. W sensie zbawienie będzie przez Izrael, tak jak było w Starym Przymierzu. Nie będzie już zbawienia tak jak dzisiaj. Będzie zbawienie przez przynależność do Izraela. Bóg nigdy żadnemu człowiekowi nie zabronił bycia zbawionym. Znaczy w sensie nie pozbawił kogoś możliwości zbawienia. Dlatego, że w Starym Przymierzu musiałeś należeć do Izraela, ale miałeś prawo być prozelitą. Tak? Więc jakby, rozumiecie, poganin mógł się stać Hebrajczykiem i funkcjonować w przymierzu z Mojżeszem. Tak? Jest to zrozumiałe? Okej? Okay? Dzisiaj jest odwrotnie. Bóg nie zabrania Żydom bycia zbawionym. To nie jest tak, że teraz przez 2000, które mamy, 20, czyli niecałe 2000 lat, no bo 33 żył i 3 lata błędu historycznego, czyli 36 lat trzeba by odjąć, czyli niecałe 2000, tak? Lat Bóg nie zbawia Żydów. Zbawia, tylko jest z drugą strony. Żyd musi przyjść i pokornie stać się poganinem. Musi zmądrzeć. Że dzisiaj jest zbawienie z pogan, z łaski, z Chrystusa, przez Chrystusa i dzięki Chrystusowi, ale to się znowu odwróci, jak przeczytaliśmy przed chwilą w tym liście do Rzymian. I teraz, czemu to jest istotne i czemu ja dzisiaj chcę to podkreślić? Dlatego, że ostatnie dni pokazują, jak to jest ważne, żeby ludzi uczyć osi czasu, chronologii biblijnej, tej kolejności wydarzeń, bo wtedy unikniemy pewnej paniki, która jest w internecie od ostatnich dni po prostu do granic możliwości. Ja wiem, że to jest związane z tym koronawirusem, ale 2 tygodnie temu w niedzielę mówiłem kazanie na ten temat, a teraz muszę dołożyć do tego kazania, że świat zwariował, ale chrześcijanie niektórzy to naprawdę oszaleli. No jak czytam niektóre komentarze, że już nastał wielki ucisk, przecież chyba z 5 czy 6 takich całych postów i całych przemów moich braci i sióstr, że już nastał wielki ucisk, że jest chipowanie, że chipują w tych Chinach, wiecie, tymi termometrami,
że to prawa ręka, prawe czoło. Prawa ręka i czoło, wiecie, że gdzieś tam teraz będą szczepić i jak będą szczepić na tego SARS-a, to wszczepią ci chipa i to już wielki ucisk nastał i to teraz nie możesz, bo to jest znamie bestii. No i właśnie, będziemy to przerabiać, ale wiecie, cały problem jest taki, że to trochę mi przypomina sytuację, którą kiedyś przeżyłem w kościele katolickim. Najpierw wam opowiem, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Otóż poszedłem, już ostatki to były mojego chodzenia do kościoła rzymskokatolickiego. Poszedłem, pamiętam, to było święto Trzech Króli, takie święto liturgiczne. I ksiądz, nie pamiętam, czy ksiądz, czy ktoś tam, lektor jakiś, przeczytał fragment z Pisma Świętego mówiący o wydarzeniach z narodzin Jezusa Chrystusa i złożeniu mu prezentów z kadzidła, miry i złota. No i ksiądz, czy tam ten lektor to przeczytał, zamknął, tam podziękowaliśmy za Słowo Boże, bo tam jest taki zwyczaj formułkowy i ksiądz podniósł wzrok i powiedział tak, jak właśnie przeczytaliśmy Kasper, Merchial i Baltazar. Ale my nic takiego nie przeczytaliśmy. Rozumiecie? On był przekonany, że my przeczytaliśmy o Kacpru, Merku i Baltazarze. Wyszedłem, bo to byłem z teściową i z żoną z tego kościoła i rozmawiam z moją żoną i teścią. Mówię, ty jakby zwróciliście uwagę, ale o co ci chodzi? Przecież tam było napisane o Kacpru, Merku i Baltazarze. Rozumiecie? Oni wszyscy myśleli, że przeczytali coś, czego nie przeczytali. I coś, czegoś tam nie było. I dokładnie tak jest z chipami. Ja rozumiem, że my możemy interpretować pewien fragment Słowa Bożego, że to będzie chipowanie, ale nie można powiedzieć, że Biblia w 100% mówi o chipowaniu i to jeszcze chipowaniu przez szczepienie. To już jest interpretacja. I żeby to było jasne, to ja to przeczytam, bo to jest niezwykle ważny fragment Bożego Słowa. Wtedy zobaczyłem wychodzącą z morza bestię. Miała ona 10 rogów i 7 głów. Na jej rogach zauważyłem 10 diademów, a na jej głowach bluźniercze imię. Bestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, a paszcza jak u lwa. Smok dał jej swą moc, swój tron oraz wielką władzę. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon smokowi za to, że dał bestii władzę. Pokłonili się też samej bestii, który jest podobny do bestii, mówili, i któż jest w stanie podjąć z nią walkę. A dano jej paszczę mówiącej, rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi. Każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia baranka, przeznaczonego na śmierć od założenia świata. Kto ma uszy, niech rozważy te słowa. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity. Zobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi. Miała dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Jej władza była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. To dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii, tej, której śmiertelna rana została uzdrowiona. Bestia ta dokonywała wielkich znaków. Na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu. A kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii, także przemówiła. Za jej też sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiznie bestii, zostali zabici. Druga bestia sprawiła, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, musieli przyjąć znamie na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu trzeba mądrości. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to liczba człowieka 666. I możemy to interpretować. I ja na szybko potrafię przedstawić 10 bardzo rozsądnych interpretacji, 10, a nawet 11, bardzo rozsądnych interpretacji wszystkich tych symboli i tej liczby. Ale są to tylko interpretacje. I jedna z tych interpretacji brzmi, że znamieniem jest chip.
taki w sensie wsadzany w ludzki organizm. Nadal jest to tylko interpretacja. I ktoś, kto mówi, że Biblia mówi o tym, że będą nas chipować i mówi to z taką pewnością, jak gdyby to było tam napisane, to zachowuje się dokładnie jak ten ksiądz z mojego przykładu, który powiedział, właśnie przeczytaliśmy Kasper, Melchior i Baltazar. Jest to tylko i wyłącznie twoja interpretacja. Ona na pewno nie ma dzisiaj miejsca, dlatego że zanim się wydarzy 13 rozdział Księgi Objawienia, wydarzy się wiele innych rzeczy. Przede wszystkim konsekwentna interpretacja tego 13 rozdziału mówi o tym, że najpierw będzie pozorne zmartwychwstanie Antychrysta. To jest ta śmiertelna rana i dlatego to będzie ktoś, kto uda Chrystusa, Antychryst, w miejsce Chrystusa zostanie przyjęty, zacznie buźnić Bogu, prawdopodobnie przez to ocknie się Izrael, co się dzieje i będą musieli oddać życie, ponieważ nie oddadzą pokłonowi temu przywódcy światowemu. To jest jedna z interpretacji. I być może, znaczy nie być może, tylko ta interpretacja idzie dalej, że będzie jakiś system finansowania, dlatego że liczba 666 to też nie jest żaden jakby nie do odgadnięcia symbol, tylko 666 na przykład cykli jest wspomniane w Królewskiej i w Kronik drugiej księdze przy okazji Salomona i chodziło o przepych w bogactwie. Akurat tam w przypadku zbierania na świątynię pojawia się również zapis 666 cykli. Druga Księga Królewska, nie pamiętam, na przyszłe spotkanie podam dokładne referencje, ale możecie sami poszukać. Więc nie będzie można robić zakupów, inaczej mówiąc trzeba będzie umrzeć z głodu, ale nadal nie wiemy, czy to będzie chip, czy to będzie cokolwiek innego. Podzielę się z wami również czymś istotnym. Tu jest napisane, że trzeba mieć rozum. W tamtych czasach trzeba będzie mieć rozum, żeby to odkryć, więc to nie może być takie coś oczywiste. Albo przyjmiesz chip, albo cię zabijemy. To jest za oczywiste. Tu jest napisane, że trzeba mieć rozum, że trzeba będzie przeanalizować to, co tu się dzieje i gdzie jest te znamie bestii. To też jest jedna z interpretacji. I teraz wam coś pokażę. Pokażę wam prawą rękę i czoło. Tak? Skąd wiemy, że to nie coś takiego? Skąd wiemy, że to płacenie nie będzie polegało na czymś takim? Bądźmy ostrożni z tymi rewelacjami, że to na pewno będzie szczepionka, że to będzie chipowanie. To może być coś tak delikatnego, tak prostego by się wydawało i lawinowo ludzie bez Ducha Świętego to przyjmą. Czemu powiedziałem, że bez Ducha Świętego? Że dlatego, że niezwykle istotne jest to, że najpierw, zanim się te rzeczy będą działy, zanim będzie moment, kiedy trzeba będzie nie pochylić się bestii, zanim będzie moment, kiedy trzeba będzie nie przyjmować znamienia na prawą rękę i czoło, zanim to wszystko się wydarzy, najpierw będzie pochwycony Kościół, a co najważniejsze, najpierw będzie zabrany Duch Święty i o tym Biblia mówi wprost. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu, ja teraz parafrazuję, ani Facebooka, ani YouTube'a, ani tych wszystkich współczesnych straszaczy, rzekomo przez nas napisanego, już nie parafrazuję, że niby już nastał dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. 13 rozdział Księgi Objawienia. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że jest on Bogiem. Czyż nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem wam o tym? 13 Księga Objawienia. Zobaczcie, że to samo jest opisywane. I teraz dalej. Wiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostanie ujawniony dopiero we właściwym czasie. Tajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. A kiedy ustąpi,
Wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem i całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda, a w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Najpierw zostanie usunięty ten, który go powstrzymuje. Uczciwa egzegeza tekstu, jasna i wyraźna. Duch Święty i Kościół. Duch Święty został tu zesłany w dzień Pięćdziesiątnicy, rozpoczął czas łaski i czas pogan, czyli niezbawienia z uczynku, na przykład z uczynku nieprzyjęcia znamienia, bo to w takim razie jesteśmy zbawieni z uczynku. Z nieprzyjęcia znamienia bestii, z odmowy w tej sprawie. A my jesteśmy zbawieni za darmo, z łaski, przez wiarę i nie jest to nasza zasługa, tylko Chrystusa, który zmarł za nasze grzechy. Kończy się czas łaski, Kościół zostaje porwany, Duch Święty zostaje zabrany, blokada przestaje mieć znaczenie, powolutku, 3,5 roku. 13 rozdział Księgi Objawienia, pozorne zmartwychwstanie, cały świat zakochany, to musi być Jezus Chrystus, pozorne znaki i cuda, w końcu bluźnierstwa przeciwko Bogu, poddanie się tej bestii, przyjęcie jej znamienia i niemożliwość funkcjonowania w świecie poza jakby oddawaniem hołdu bestii, szatanowi. I jedyna opcja, że ktoś się nie zgadza, zostaje zabity, ale jednocześnie wtedy zostaje zbawiony. Dlatego, że właśnie pozostawieni będą mogli dostąpić zbawienia, ale właśnie przez oddanie swojego życia w sprawie nieprzyjęcia znamienia bestii i nieoddania pokłonu antychrystusowi. W moim dociekaniu dotyczy to Żydów i prozelitów. To już dzisiaj tłumaczyłem. I teraz znowu trzeba przypomnieć pewne zasady biblijne, bez których ani rusz i bez których bardzo łatwo powiedzieć: wielki ucisk już nastał, nie chodźcie do lekarzy, bo przyjmiecie znamie bestii. I cała ta narracja paniki. Wiecie, ludzie niewierzący to panikują i ryż wykupują. A ludzie wierzący to panikują i za chwilę zaczną, nie wiem, atakować służbę zdrowia. Znaczy w sensie, ja nie wiem, do czego jeszcze dojdzie. Więc jakby przypominając, Biblia mówi o trzech kategoriach świętych. I to jest niezwykle istotne, i o trzech zmartwychwstaniach. Święci Starego Przymierza. To są pierwsi święci wymienieni w Piśmie Świętym. I oni zmartwychwstali pod koniec Ewangelii Mateusza. Czytamy, że nawet weszli i ukazali się w wielu świętym mieście. Tak, kojarzymy końcówkę Ewangelii Mateusza? Okej. List Piotra mówi, że Jezus zwiastował po śmierci, no właśnie tym świętym, dlatego że nie ma zbawienia poza Jezusem na przestrzeni całej historii, od alfy do omegi, od początku do końca, zawsze zbawia Jezus. I teraz w Starym Przymierzu było to tak, że odpuszczenie grzechów było przez krew, ale czyją krew? Zwierząt. I przez imię Jezusa Chrystusa, ale w zrozumieniu, że oni byli na łonie Abrahama, w tej części dla sprawiedliwych, bo jeszcze była ta część dla niesprawiedliwych. I drugi list Piotra mówi, że Jezus zwiastował tym duchom, i ja teraz bardzo to tak prosto powiem, nazywam się Jezus Chrystus i jestem Zbawicielem świata, teraz chodźcie. I zmartwychwstali. Pierwszy Chrystus. Ewangelia Mateusza, końcówka tej Ewangelii. A więc przez krew, ale zwierząt, i przez imię Jezusa Chrystusa, ale w tym zrozumieniu, że spotkali się na łonie Abrahama z Jezusem Chrystusem. Potem mamy świętych Nowego Przymierza, to ty i ja, jeśli jesteśmy święci. To jest czas łaski, czas pogan. Zbawienie oczywiście przez krew, ale czyją? Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Już nie przez zwierzęta. Może inaczej, bo tam też było zbawienie przez Chrystusa. Rozgrzeszenie jest przez krew Jezusa Chrystusa, a tam rozgrzeszenie było przez baranka, syna, gorlicę i tak dalej. Więc tu jest rozgrzeszenie przez śmierć i krew Jezusa Chrystusa i oczywiście przez wyznanie imienia Jezusa Chrystusa i wiarę w swoim sercu. I teraz przyjdzie taki dzień, cytowaliśmy to na poprzednich trzech wykładach, kiedy ci, którzy zmarli w Chrystusie razem z tymi, którzy jeszcze żyją w Chrystusie, zostaną porwani, jeden drugiego nie wyprzedzi, nastąpi koniec i nastąpi zmartwychwstanie świętych czasu przymierza.
I od trzeciego rozdziału Księgi Objawienia widzimy ich w niebie, ale widzimy, że też później od szóstego rozdziału Księgi Objawienia, że jeszcze na ziemi są ludzie, którzy stają się święci, pomimo tego, że tamci święci są w niebie, 12 starców ze Starego Przymierza, 12 z Nowego Przymierza. Na ziemi się dzieje to wszystko, co będziemy omawiać, co nazywamy wielkim uciskiem. I tam też są ludzie zbawiani. Biblia ich nazywa świętymi czasu ucisku. Pod koniec Księgi Objawienia spotykamy właśnie, że jeszcze dotarli tam święci czasu ucisku. I teraz w moim zrozumieniu mowa jest o tym, że na koniec czasu łaski, czasu pogan, zbawienie będzie przez imię Jezus, ale dla imienia Jezus. Czyli mam na myśli to, że nie przyjmiesz Antychrysta, bo ty jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa, no to ci utną łeb. I cię to rozgrzeszy przez twoją krew. Rozgrzeszenie będzie przez twoją krew w tym zrozumieniu. Tak jak w zrozumieniu, że w Starym Przymierzu przez krew zwierzęcia, tak w święci czasu ucisku rozgrzeszani będą przez nieprzyjęcie znamienia i tak dalej, i tak dalej, i będą zbawiani z uczynków. W tym zrozumieniu, w którym w prawie Mojżesza można było być zbawionym z uczynków. Oczywiście nikt ostatecznie nie jest zbawiony z uczynków. Chodzi o zasady przymierza. I więc dla imienia Jezus przez swoją krew, bo zawsze jesteśmy zbawieni przez krew zwierząt Jezusa Chrystusa w sprawie oddania, niepoddania się Antychrystusowi i zawsze przez imię Jezus. Łono Abrahama, swoje serce dla imienia Jezus święci czasu ucisku. Na dzisiaj wystarczy. Amen.